Cześć, z tej strony Gozor i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale w serii od ważnych meczów do Ronaldo. Dzisiaj odcinek drugi, no i miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie o wiele lepiej niż w odcinku poprzednim. Nim jednak przejdziemy do prawidłowej części tego materiału, to pragnę powiadomić was, że od dzisiaj, od tego materiału wprowadzam na kanał system, który stosuję na swoim kanale Futrol. Link do tego kanału znajdziecie w opisie, tematyka piłki nożnej, więc serdecznie polecam i zapraszam. No i system polega na tym, a w zasadzie pomysł, że po prostu przed każdym filmem powiadamiam was, czyli moich widzów, ile was, czyli moich widzów, przybyło dnia wczorajszego, dnia poprzedniego na mój kanał. No i wczoraj w sobotę przybyło was 150 osób. Można mówić, że ponad 150, bo gdy to nagrywam, to jest 23:30, więc pewnie jeszcze kilka osób wpadnie. Także bardzo serdecznie wam za to dziękuję. No i cóż, zachęcam do zostawiania właśnie subskrypcji, jeśli tego nie robicie. No i oczywiście do zostawiania łapek, bo to również się przydaje. Także tyle, jeśli chodzi o ten wstęp. No a teraz możemy ruszać do prawidłowej części tego filmu. To dogrywałem, także może być teraz taka zbieżność, bo znowu się z wami przywitam, ale myślę, że zrozumiecie, o co chodzi. Także lecimy. Także co, przechodzimy do SBC. A jeszcze szybciutko, bo standardowo oczywiście zapominam. Tanie gry, tanie doładowania, link w opisie G2A, korzystajcie ile tylko możecie. To jest to SBC, o którym mówiłem, Rok Koguta, tak to się nazywa. 888 monet, jakiś strój i jedna paczka rzadkich kart, także to sobie również dzisiaj zrobimy. Ale przede wszystkim ważne mecze, które w tym tygodniu są następujące według EA. O Jezu, odbija mi się, nie wiem czemu. Przepraszam was bardzo, no ale tak czasami bywa. Melbourne kontra Sydney. Stade Rennes Nanti, Red Bull Lipsk z Hoffenheim oraz Fulham z Hull City. To wyzwanie pierwsze, które teraz widzicie, było najdroższe z tych wszystkich, bo miałem bardzo mało zawodników właśnie z tej ligi australijskiej w klubie. No i niestety musiałem ich kupować praktycznie po 4000 na rynku, także straciłem dobre 20 tysięcy na tym SBC, więc naprawdę mam nadzieję, że dzisiaj nam się to zwróci. No i bez zbędnego już przedłużania, oczywiście zachęcam was do zostawienia kciuków w górę w tym momencie, pod tym odcinkiem, żeby po prostu, żeby mi pokazać, że lubicie tę serię. Tutaj wam po prostu przejeżdżam, żebyście zobaczyli, kogo ewentualnie kupiłem i ile za niego dałem. No tutaj widzicie 4000, 3800, 4400, no naprawdę to SBC, nie wiem jak w waszym przypadku, ale według mnie chyba opłacalne nie jest, bo dostajemy za to jedną paczkę zawodników. No zobaczymy potem, jak to wszystko nam tutaj wyjdzie. Mam nadzieję, że jednak coś nam tutaj dzisiaj dobrego wypadnie. To jest drugi SBC, dużo tańsze, że tak powiem. Natomiast też nie oszukujmy się, nie było to jakieś SBC skomplikowane. No w moim przypadku wszystko miałem w klubie, więc nie kosztowało mnie to teoretycznie nic, tak? Bo tych zawodników kiedyś tam wypakowałem, no i ich po prostu sobie tutaj użyłem. Tutaj mamy kolejne SBC. Ja wam będę tak przejeżdżał, żebyście orientacyjnie zobaczyli, ile wydałem tak na już, na te wyzwania. No to jest kolejne z SBC takich, których nic po prostu nie wydałem. Nie wzorujcie się koniecznie na tym, co ja tutaj mam, z tego też względu, że ja używam po prostu tych zawodników, których mam w klubie i często nie jest to najtańsza opcja. Także o tym pamiętajcie. No i tutaj ostatnie SBC, troszkę tutaj trzeba było pokombinować, natomiast również wyszło to wszystko na sam koniec, no po prostu dobrze, w takim sensie, że nie musiałem nikogo kupować, więc je również wysyłam tutaj jako gotowe. No i dzięki temu ukończyliśmy całe SBC ważne mecze w tym tygodniu, za co dostajemy mega paczkę i właśnie między innymi tę paczkę sobie zaraz otworzymy, ale nim to zrobimy, no to jeszcze to SBC z Rokiem Koguta, to jest właśnie to, tylko tutaj muszę zmienić Fernando, właśnie pozycjonowanie, czyli za to zapłacę troszkę. Ile to kosztuje? 1950, dobra, nie chce mi się szukać, więc niech będzie to 950. No i teraz to użyję, tak? Użyję dokładnie, dzięki czemu dostanie jeden do zgrania. No i będę mógł to SBC ukończyć. Długo się nad tym trudziłem, a to było naprawdę proste, bo reguła jest mniej więcej taka, że po lewej stronie po prostu miejcie trzech zawodników z jednej ligi, po drugiej trzech z drugiej, no i żeby oni się łączyli między sobą narodowościami. I to jest cały pro tip ode mnie. Oczywiście najlepiej i chyba niezbędne jest to, żeby mieli lojalność. Także też o tym pamiętajcie. Rok Koguta ukończony, złota paczka rzadkich kart, strój dosyć fajny. Także go sobie również tutaj odbierzemy. Nie będę go używał, bo mam według mnie fajniejsze.
No ale przede wszystkim dostaliśmy paczki i to właśnie do paczek teraz ruszamy, czyli do najważniejszego etapu tego wszystkiego. Mamy naprawdę wspaniałą drużynę tygodnia. Może wam ją jeszcze szybciutko pokażę, gdyby ktoś jakimś cudem nie widział. No prezentuje się ona następująco. Według mnie, no... Każdy traf stąd byłby według mnie fenomenalny. Z tej podstawowej jedenastki dosłownie każdy. Cieszyłbym się nawet z tego Germain. Z ławki również... Kurczę, trafić takiego Draxlera czy Runeya w wersji Hero, Llorente, Tejesz, Matri. No po prostu według mnie fenomenalna drużyna tygodnia i naprawdę chciałbym coś dzisiaj z tego trafić. Oczywiście najlepiej, żebyśmy trafili Ronaldo i seria by się zakończyła. No ale jak będzie, to przekonamy się już w tym momencie. Także rozpoczynamy od tej paczki. Walkoutu nie ma, jest jedna karta świecąca. Natomiast z tego co widzę, to nie będzie tutaj szału, bo będzie to tylko i wyłącznie karta brązowa świecąca, więc wow, no to nie jest jakaś fajna paczka. Zobaczmy, czy mamy tu kogoś z tej ligi. Hyundai, no niestety nie, to sobie wyślę na listę transferową, lecz reszta do klubu. No to paczka numer 2, złota paczka premium, czyli paczka po prostu za 7500, więc tutaj nie oczekuję żadnego szału. Mamy środkowego pomocnika ofensywnego, to jest Cardona, dokładnie tak. Zobaczmy, co jeszcze w tej paczuszce. Oczywiście te karty mi się po prostu przydają potem w kolejnych SBC, do tego mamy kondycję, stroje BVB, więc ta paczka naprawdę zła nie jest. Zawsze tych zawodników, jak macie duplikat, to wystawcie chociaż na chwilkę, na godzinkę na aukcję, bo oni często schodzą po więcej niż Quixel, a wiadomo, że im więcej mamy monet, tym lepiej. Dobra, rozpoczynamy teraz z tymi paczkami oznaczonymi już tym rokiem koguta, czy jak to nazywać. Rozpocznijmy sobie od tej. Złota paczka rzadkich kart. Walkoutu nie ma. A czy będzie karta specjalna? Nie ma, ale jest duża flara i to jest Romelu Lukaku. Słuchajcie, to jest bardzo dobry traf, bo Romelu chodzi po około 20 tysięcy. Szkoda, że nie ma informa w tym tygodniu. No on kilka tych informów już ma, natomiast w tym tygodniu akurat nie. No to jest około 14 tysięcy za Romelu Lukaku. Przyjmuję to jak najbardziej. Mogło być o wiele gorzej, więc tutaj narzekać nie będę. Dodatkowo mnóstwo tutaj jakiejś kondycji. No i jeszcze jest Guardado, którego również na listę transferową wyślę. No i ta paczka, można powiedzieć, że była naprawdę w porządku. Gdyby kolejne trzy były takie same, to prawdopodobnie by nam się to mocno zwróciło wszystko. Natomiast no już widzimy, że tak dobrze w tej paczce nie będzie. To jest Giovinco, także zawodnik bardzo dobry, ale niestety niewiele warty. Do tego Victor Moses. No, umówmy się, ta paczka bez szału, szczególnie jak na taką paczkę specjalną, więc przemilczmy po prostu tę paczuszkę i przejdźmy do kolejnych. No i miejmy nadzieję, że w tych naprawdę coś lepszego w końcu tutaj nam wypadnie. Nie liczę na wiadomo, nie wiadomo co, ale taka jedna chociaż konkret karta by się przydała. Mamy kolejnego zawodnika z Premier League, niestety jest to tylko Carrick. Więc szału nie ma, dupy nie urywa, no ale sporo tych kart tutaj tak czy siak ciągle trafiamy, więc gdybym chciał to po prostu wszystko sprzedać, to prawdopodobnie by mi się zwróciło to SBC, chociaż tak jak mówię, to SBC związane z ligą australijską naprawdę mocno, mocno te ważne mecze w tym tygodniu według mnie sprowadziło do tego, że jest to troszkę nieopłacalne. No ale możecie pisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, a ja tutaj sobie troszkę poodświeżam i zobaczę, czy to coś da, bo cóż. Chciałbym trafić coś najlepszego. Dobra, wyszedłem i wszedłem do sklepu kilka razy. Wątpię, żeby to w ogóle dało mi cokolwiek, ale zobaczmy. Zobaczmy, czy to mi cokolwiek da. No, walkoutu tutaj nie ma. Karty specjalnej również, a najlepszą kartą w tej paczce jest niestety Rode. A oprócz niego cała rzesza kart, które na pewno mi się w przyszłości sprzydadzą. Niestety nie trafiliśmy nikogo z tej ligi Hyundai, w której wszyscy prawie praktycznie chodzą po 4000, przynajmniej wczoraj tak było, więc cóż, ja to wysyłam wszystko do klubu, a z wami powolutku się już niestety żegnam. No na razie ten początek tej serii nie jest oczywiście taki, jakbyśmy tego chcieli. Nie trafiliśmy jeszcze ani razu takiej paczki, w której byłoby po prostu takie wow, żebym tutaj skakał po pokoju. Natomiast spokojnie, z biegiem czasu na pewno coś dobrego trafimy. Także bądźcie również dobre myśli tak jak ja, a ja zapraszam was jeszcze na mój drugi kanał, link w opisie, oraz na moje social media, na Facebooka, gdzie jest was tylko 7000, a na YouTube jest 120. Co tu się dzieje, to ja nie wiem, wbijajcie na tego Facebooka, na Instagrama, no i możecie mnie dodawać również na Snapchacie.
zostawcie też kciuka w górę pod tym filmem i subskrypcję, i dzwoneczek pod subskrypcją. Tyle ogłoszeń na sam koniec, widzicie? Tyle ogłoszeń. Tymczasem definitywnie to już na tyle. Pogadałem sobie, o to mi chodziło. Mówił Goldzor. Na razie.